budynek oczyszczalni cieku, w której znajduje się reaktor główny. To jest pomieszczenie sterowni, czyli no, mózgu, serca oczyszczalni. Wszystkie urządzenia są załączane automatycznie, znaczy można je załączyć ręcznie. Uruchomieniu się procesu następuje automatyczne sterowanie i tu mamy całą linię technologiczną. Koncentrujemy się na oczyszczalni ścieków w Jasieniu po pięknej wycieczce w terenie, gdzie odwiedzaliśmy przepiękne, nowoczesne oczyszczalnie. Może nam się Pan przedstawić? Nazywam się Mieczysław Tyszecki, jestem operatorem Jasieńskiej Oczyszczalni Ścieków. No właśnie, odpowiada Pan za to, żeby ta oczyszczalnia funkcjonowała prawidłowo. Na jakiej zasadzie ta oczyszczalnia działa? Jest to biologiczna oczyszczalnia ścieków i po prostu, jak sama już nazwa wskazuje, biologiczna, zajmują się tym żyjące tutaj mikroorganizmy właśnie w zawartych komorach reakcyjnych w ten sposób. No, z tego co zrozumiałem, jest to chemia, tak? Raczej biologia. 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 Czego właśnie nie wyklucza istnienie biologii, nie wyklucza istnienia procesów chemicznych, które zachodzą na skutek działania procesów biologicznych. Czy Pan posiada jakieś specjalne urządzenia? Czy musi to być sprawa wiadomości, informacji, które Panu potrzebne do prowadzenia takiej oczyszczalni? Powiem tak, praca na małej oczyszczalni, takiego typu jak jest nasza oczyszczalnia, wymaga dużej wiedzy. Wymaga dużej wiedzy fachowej w zakresie technologii oczyszczania ścieków. Po prostu... No tak najprostszym językiem, żeby wszyscy my zrozumieli, jak ten proces się odbywa, jakie są problemy, a jeżeli nastąpi jakaś awaria, jakie problemy nas czekają? Po prostu na chwilę obecną poważniejszych awarii nie było. Zdarzają się, no to mogą być awarie pomp, to braki w zasilaniu, wścieki, czy awaria systemu natlenienia, która też się nie wydarzyła od dłuższego czasu, odkąd posiadamy nową dmuchawę, która była zamontowana tutaj w 97 roku. Tych problemów nie ma. Ścieki, z tego co wiem, są z całego miasta i dołożone również z terenu gminy. Czy ten proces tej oczyszczalni jest wystarczający na Jasień, czy już należałoby pomyśleć o nowej oczyszczalni? Na dzień dzisiejszy to co mamy, dowóz ścieków plus dopływ ścieków świeżych, czyli to jest dopływ praktycznie z osiedla na Tenisowej i osiedla domków popegeerowskich plus przedszkole, to mamy dopływ ścieków świeżych. Bardzo duży udział mamy ścieków zagnitych. I tu jest właśnie problem, który to znaczy nie załamuje procesu, ale troszeczkę komplikuje proces. Trzeba zwracać baczniejszą uwagę na warunki dla życia mikroorganizmów. Skąd te ścieki trafiają? Są to ścieki dowożone wozem, beczkowozem dowożone z terenu miasta. Znaczy od prywatnych właścicieli... Nie tylko. Nie tylko. Nie tylko, tak samo i są budynki, przecież mamy jeszcze budynki ADM-owskie, gdzie istnieją zbiorniki, bo nie nazywajmy tego szambami, to nie są szamba, to są zbiorniki, w których gromadzone są ścieki, dlatego powoduje to zawyżanie stężenia, po prostu ścieki ulegają zagniwaniu. A jaka jest różnica między zbiornikiem a szambem? Po prostu szambo jest to system opracowany, jak raz dokładnie tego nie pamiętam, kiedy proces oczyszczalni to wiem, ale tego nie pamiętam. Jest to po prostu mała przydomowa oczyszczalnia.
na skutek przepływu, odpowiedniego przepływu przez trzy znajdujące się komory następuje oczyszczanie się ścieków. W jakimś stopniu, nie jest to w takim stopniu, jak powoduje działalność oczyszczalni. Przez ile lat pan już tutaj pracuje? W sumie pracuję od 97 roku, no to jest, zaczął się 11 rok. 11 rok. Doświadczenia już jakieś są. No bez tego trudno byłoby prowadzić. Tak, patrząc w przyszłość, co władze miasta musiałyby poczynić, co musiałyby zrobić, żeby ten problem został rozwiązany, tym bardziej, zaczynają nas obowiązywać przepisy już unijne. No, na pewno pan widział niejedną oczyszczalnię w terenie i tutaj ta, co jest nasza. Jaka jest skala porównawcza tego? Skala porównawcza, tu po prostu trudno mówić o porównaniu. Po prostu nasza oczyszczalnia jest oczyszczalnią przestarzałą. Głównie chodzi o wyposażenie techniczne jej, techniczne względem utrzymania w ruchu, jak i aparaturę kontrolno-pomiarową służącą prowadzeniu procesu. Czy pan byłby uprzejmy nas oprowadzić po oczyszczalni? Proszę uprzejmie. Jest to budynek oczyszczalni ścieków, w którym znajduje się reaktor główny. Komorze, przy którą teraz stoimy, o pojemności 80 m sześciennych, jest to komora odświeżeń ścieków. Tu ścieki ulegają wstępnemu napowietrzeniu, czyli ulegają odświeżeniu. To są głównie ścieki zagnite. Właśnie wysoko stężone. Tu podlegają odświeżeniu. Te, to co tam widać w górze, to jest napowietrzanie. To co tu cieknie? To w tej chwili to cieknie ze zlewni. Ścieki zagnite dopływają ze zlewni. Ta komora jest to osadnik wstępny i jednocześnie komora obróbki beztlenowej. Tu bakterie nie dostają tlenu. Pracują jako bakterie beztlenowe. Jaka różnica jest w procesie tlenowe, beztlenowe? Po prostu żyje inny rodzaj mikroorganizmów. No i każdy ma jakieś przeznaczenie? Każdy ma oczywiście swoje przeznaczenie. Beztlenowe co robią? Beztlenowe powodują nam głównie strącanie azotu. Tlenowe? A tlenowe, no to po prostu uwalniają nam azot do postaci gazowej. Między innymi, czyli powodują nam proces nitryfikacji zawiesiny znajdującej się w trakcie obróbki. Jak wygląda odpływ już po przeróbce? Znaczy, chodzi o ciecz? Tak. No możemy zobaczyć. Gdzie? To już na hali przy reaktorze głównym. A ten ściek, co tutaj jest? To są ścieki surowe, ścieki dopływające do oczyszczenia. Co tu w tej chwili pokazuje, skąd to leci? To jest osiedle Stanicowej. Na komorę stabilizacji tlenowej. Jest to komora osadu czynnego, czyli można to określić główny reaktor oczyszczalni. Dokąd po obróbce ten płyn spływa? Z tej komory? Spływa do osadnika wtórnego, nad którym stoimy. Ta komora nazywa się osadnikiem wtórnym. A stąd? A stąd następuje tutaj oddzielanie ścieków, oddzielanie osadu od wody, czyli dekantacja ścieków. I ścieki odpływają do odbiornika, czyli do rzeki Lubszy. Pływa? Stąd już woda odpływa do odbiornika, czyli do rzeki Lubszy. Jaki jest wygląd? No, może nam to zademonstrować pan?
Nie pan leci na rękę. Tu na rękę? No. Czy w ten sposób pokazać. Tak wygląda już czysta woda. Tak wygląda woda. Ręce zanurzyłem w wodzie. Tak wygląda woda. A co tu za urządzenia mamy? Jest to urządzenie odwadniające osad. Czyli pozbywamy się wody, która wraca z powrotem na oczyszczalnię, a osad zostaje w tych właśnie worach i jest wywożony na składowisko osad. Oczyszczalnia firmy Flick według technologii firmy Flick. Jest to dzieło polskich inżynierów. Firma mieści się w Szwecji, jest producentem urządzeń do wyposażenia oczyszczalni ścieków, czyli pomp, mieszadeł, systemów natleniania. I one tutaj dzielnie pracują. Natomiast polski oddział Flick stworzył własną technologię oczyszczalni ścieków, takie jak to Państwo widzą. Przejdziemy po poszczególnych częściach oczyszczalni, ja wytłumaczę mniej więcej, co się gdzie dzieje i dlaczego. Powiem tylko w skrócie, to jest typ oczyszczalni, ogólnie nazywa się oczyszczalnia sekwencyjna, SBR. Czyli SBR tak zwany. Jest to jakiś tam jeden z typów. A ten pan będzie zadawał bardzo dużo pytań. To jest pracownik naszej dotychczasowej oczyszczalni, którą mamy. To jest WOS 200, rozbudowana o 200 metrów sześciennych na ścieki dowożone. Aha. Więc będzie zadawał bardzo, bardzo dużo pytań. Znaczy, byle nie o rachunek różnicowy. Bo... nie, to daleko to jest. Szczerze mówiąc, to już zapomniałem, więc... Więc jakby pan tak jakieś sanki chciał rozwiązywać, czy coś, to... Dla ilu mieszkańców to jest wybudowane? To znaczy, całe zadanie było pod kątem tego, że w Dobromierzu, to jest tak. 7 km stąd, tak. Jest zbiornik wody pitnej dla Świebodzic. Tak. Żadna z tych dwóch wiosek, które są w tej chwili skanalizowane, czyli Chwaliszów i Stare Bogaczowice, nie miały kanalizacji. Wszystko w glebę. Wszystko szło tak. Do Szczegomki. Na dzień dzisiejszy te dwie wioski są skanalizowane. Mhm. Jest 27 km kanalizacji łącznie z przyłączami. I wszystko jest skierowane tu na tą oczyszczalnię. Po oczyszczeniu idzie do Szczegomki i do zbiornika do Dobromierza. Tu jeszcze ścieki oczyszczone przepływają przez takie jeziorko. Tam można będzie zobaczyć. Stawek właśnie. Taki stawek. To znaczy to jest awaryjny spust, bo normalny spust idzie do rowu melioracyjnego i następnie do rzeki Szczegomki. Także oczyszczenia, kiedy była projektowana, była obliczona na 600 metrów sześciennych. Były tutaj jeszcze zakłady produkcyjne i tak dalej. W tej chwili nie ma tego. I dzienny spływ, zrzut ścieków to jest w granicach od 200 do 350 metrów. W porywach to troszeczkę więcej, ale to w momencie, kiedy ludzie z Wałbrzycha, którzy powykupywali sobie tutaj... Na letnisko zjadą. Czyli weekend majowy, weekend majowy jest więcej. No to już na pewno będzie więcej. Dziękuję, bo już pana, jeszcze pan coś chciał powiedzieć. Nie, no tylko to, co pytałem. I tutaj pan dziękuję bardzo. Pan przeszedł do własności oczyszczalni sekwencyjnych. To są takie oczyszczalnie, w których jakby cały proces oczyszczania dzieje się w jednej komorze. Są procesy natleniania, mieszania, sedymentacji, czyli oddzielenia brudnego od czystego. I to dzieje się w jednej komorze. Dzięki temu
oczyszczalnia jest bardzo odporna na takie historie, jak pan powiedział, że ten spływ jest bardzo niejednorodny. Z takich zlewni jak tutaj, czy u państwa, przy w sumie stosunkowo niewielkich zlewniach, w nocy nic nie płynie, a w czasie dnia płynie całkiem sporo, więc żeby taki obiekt mógł sobie poradzić z tym, typ oczyszczalni jakby najbardziej pasuje oczyszczalnia sekwencyjna, która to wszystko jakby w czasie doby sobie uśrednia. Jest to szczególnie ważne dlatego, że tak naprawdę, poza całym szacunkiem dla pana, który się zajmuje, no tak naprawdę załogą na tej oczyszczalni są organizmy żywe, czyli bakterie, mikroorganizmy, którym żeby zechciały nam oczyszczać ścieki, musimy stworzyć odpowiednie warunki. Dlatego jest szczególnie ważne, żeby ten spływ był jednorodny i no, żeby one się dobrze czuły. Ja za chwilę pokażę mniej więcej, jak to oczyszczanie jest konstruowane. Możesz, Mariusz, ten materiał przyjąć, ten wydrukowany? Może teraz, zanim wejdzie... Zaraz państwu po kolei przejdziemy sobie. Ścieki trafiają tutaj z tych dwóch miejscowości, tam na dole jest taka pompownia, to może na sam koniec pójdzie. To w zasadzie zwykle te pompownie są sytuowane na terenie oczyszczalni. Natomiast to oczyszczalnia ma taką przypadłość, że jest na górce, jak państwo zauważyli, więc pompownia jest trochę oddalona. Tam są pompy, które wtłaczają tutaj ścieki do oczyszczalni. I po pompowni ścieki są tłoczone do takiego węzła oczyszczania mechanicznego. To są sita obrotowe, gdzie są oddzielane te grube zanieczyszczenia, które wpływają. Szmatki, piach, tłuszcze są zostawiane też na tych sitach. Tak. I to jest oddzielane. Państwo zobaczą, są pojemniki, gdzie to zostaje rzucane i wywożone na wszystko. I później już ścieki oczyszczane wstępnie mechanicznie trafiają do oczyszczania do reaktora biologicznego. Już jakieś awarie były? Nie, jeszcze nie. Państwo tu mają pewną awarię, o której powiem, ale oczyszczania sobie z tym poradziła. Tu państwo te wydrukowaliśmy taką ulotkę, broszurkę. Jest to z grubsza, to co powiem jest opisane, więc można, nie wiem jak państwo daleko mają do domu, więc można zweryfikować moje słowa i przeczytać to. Oczyszczalnia, tutaj są dwa ciągi, czyli ten rysunek jest powielony. Jest dwa równoległe ciągi, po prostu oczyszczalnia została jakby wybudowana w układzie docelowym. I ścieki po oczyszczaniu mechanicznym trafiają tutaj do komory tak zwanej buforowej. I ona ma za zadanie przetrzymania ścieków w momencie, kiedy ta komora z tymi kółeczkami, one symbolizują te kółeczka system natleniania, on jest zamontowany na dnie. Są momenty, kiedy nie jest dozwolone dopuszczanie ścieków do tej komory w czasie sedymentacji, czyli ten proces musi być bardzo spokojny, czyli oddzielenie czystego od brudnego, że tak powiem. To, co te bakterie zdołały przerobić i same bakterie opadają na dno, a czysty ściek zostaje na górze. I w tym momencie nie jest dozwolone dopuszczanie ścieków do komory tej biologicznej. Dlatego musimy przetrzymać, załóżmy na 2 godziny. To się ustawia na sterowniku komputerowym, jaki czas te poszczególne cykle wyglądają. Musimy przetrzymać te ścieki. W momencie, kiedy komora, został proces sedymentacji skończony i spuściliśmy ścieki oczyszczone, jest dopuszczenie do pracy i po prostu te ścieki są przerzucane do tej komory. W momencie, kiedy nie ma blokady pracy tej komory biologicznej, ścieki po prostu, to co dopłynie, to do komory buforowej jest natychmiast tłaczane do komory biologicznej. I w tej komorze odbywa się zasadniczy proces oczyszczania. Te mikroorganizmy, które tam sobie żyją i nam te ścieki oczyszczają, wymagają dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu. Wymagają też okresów beztlenowych, czyli momentu, kiedy zatrzymujemy system natleniania i włączamy mieszadła. To jest związane z procesem usuwania związków azotu. One wymagają, nie będę się wgryzał, bo to jakby nie ma znaczenia. Chodzi o to, że w odpowiednim czasie trzeba dostarczyć odpowiednią ilość tlenu i odpowiedni czas musi być jakby pracy tych organizmów beztlenowych, które usuwają związki azotu. I po tym okresie tych poszczególnych cyklów natleniania i mieszania następuje
tej sedymentacji, czyli oba systemy są zatrzymywane, następuje oddzielenie osadu od ścieków oczyszczonych i on jest odprowadzony do takiej następnej komory. I to jest taki dodatek do tego systemu SBR, bo on tak naprawdę się kończy tutaj. W takiej klasycznej oczyszczalni sekwencyjnej praktycznie się kończy tutaj i te ścieki powinny być odprowadzone do odbiornika. W tym naszym rozwiązaniu jest dodatkowa komora. Nazywana ona była różnie. Znaczy, głównym powodem jej powstania była konieczność do niedawna usuwania związków fosforu. Na tak małej oczyszczalni, na drodze biologicznej, to jest bardzo trudne. Czyli bardzo jest trudno wyhodować organizmy, które ten fosfor nam usuną. Dlatego on jest zwykle na dużych oczyszczalniach to jest możliwe, bo wtedy się robi specjalne zbiorniki, gdzie doprowadzamy do wytworzenia tzw. lotnych kwasów tłuszczowych, ścieki są trochę, osad jest trochę jakby doprowadzony jest do jego lekkiego zagnicia i wtedy ten fosfor może być usunięty. Tutaj takich procesów się nie opłaca prowadzić i fosfor jest strącany na drodze chemicznej, czyli jest dozowany siaczan żelazowy czy glinian. Związek chemiczny, który ten fosfor usuwa. Są małe pompki dozujące, które tutaj dozują ten reagent do tej komory i ten fosfor jest usunięty. Drugim zadaniem tej komory, równie ważnym, jak się okazało, jest tak zwana komora wtórnej sedymentacji, czyli w przypadku, jak coś się stanie w tej komorze, niestety tutaj panu się to przydarzyło. W związku z tym, że ta załoga oczyszczalni jest organizmem żywym, czy zespołem organizmów żywych, niestety tutaj one się troszkę nam pochorowały. Czyli są bardzo kapryśne. Nie, znaczy naprawdę, to tutaj z bakterią, to jak z człowiekiem, nigdy nie wiadomo, co się stanie. Jest to związane na przykład, nie wiem, z niejednorodnym napływem albo z rzutem czegoś, co toksycznym. Ja byłem kiedyś świadkiem zabicia osadu w oczyszczalni. Coś dopłynęło i nagle te wszystkie biedne organizmy umarły. Ktoś rzucił jakiś... I nad tym, no trudno jest... Nie, to jakiś związek chemiczny był akurat. No to, tam policja, bo to się zdarzało cyklicznie i jak policja szukała nawet tego delikwenta, natomiast po tym okresie, jak zaczęła jeździć, to zaniknęło. Z tym, że mówię, jeśli ktoś rzuca na sieci gdzieś tam, to zanim to dopłynie do oczyszczali, to już ten człowiek dawno sobie kawę pije i ogląda telewizję. Bo to jest zwykle parę godzin, więc natomiast później to zaniknęło, natomiast był zrzucany jakiś związek chemiczny, który tutaj tam z tej komorze straszne rzeczy robił. I tutaj też się panu przydarzyło, prawdopodobnie wytworzyły się szczepy bakterii, które nie chcą sedymentować, natomiast tworzą piękny kożuch. I w związku z tym tutaj będzie pan musiał dokonać jakby badania, co się stało w komorze. No, trzeba zbadać kondycję osadu. Możliwe, że nie wiem, za dużo tlenu dostarczamy, za mało, mówię. Jest bardzo ważne stworzenie tym mikroorganizmom warunków, w którym one się będą dobrze czuły. I ta komora, jest to taki bufor zabezpieczający. Czyli w razie czego, bo tego kożucha trochę tu panu niestety no, przechodzi, no bo ten osad nie sedymentuje. Natomiast ta komora doskonale wychwytuje to ten całe nieszczęście, które pana trafiło i już odpływ do odbiornika jest czysty, klarowny. My sobie go obejrzymy, pan jakby z wynikami nie ma problemu. I w tej chwili my to nazywamy, kiedyś się nazywało komora chemiczna, w tej chwili bardziej chętnie nazywamy to komora wtórnej sedymentacji, która komora, czyli zbiornik, który zabezpiecza użytkownika przed takimi historiami, jakie się tutaj przydarzyły. To chorowanie osadu nie zależy od typu oczyszczalni, czy to jest oczyszczalnia przepływowa, czy jakiś tam dowolny typ SBR-u. To tak jak pan powiedział tutaj, jak żeśmy się spotkali, że no, jak ktoś się zachoruje na grypę, to nie zależy od narodowości, czy gdzie dany człowiek żyje. Może się to przydarzyć, zwykle nie jest to zbyt częste, natomiast zwykle państwo nie mają wpływu na każdego użytkownika sieci i różne rzeczy ludzie rzucają do kanalizacji. Natomiast ta komora teraz w zasadzie służy do wychwycenia tego osadu, czy tych zanieczyszczeń, który się jednak przedostaje przez tą komorę biologiczną. Na szczęście tu panowie robili badania, wyniki. Zresztą można zobaczyć, odpływ jest klarowny, czyli jakby ten osad jest wychwytywany. On z powrotem jest zawracany do zagęszczacza. My to sobie tam przejdziemy, państwo zobaczą na żywo, jak to wygląda. Ten osad, czyli to brudne, co zostaje jakby produktem oczyszczalni, poza ściekami oczyszczonymi, jest to, co te bakterie oczyściły, no i niestety ich tam ciała. Resztki ich, które niestety też giną.
To jest odprowadzane do tak zwanego zagęszczacza, czyli zbiornika takiego na ten osad. Służy on do gromadzenia osadu. To jest to tutaj taka ten kwadracik. Służy on do gromadzenia osadu i później przed wprowadzeniem na urządzenie do odwadniania. Akurat tu u Państwa jest zainstalowana tak zwana workownica, czyli ten osad jest pompowany i zagęszczany w specjalnych workach. Systemy odwadniania są różne. W zależności od... Zagęszczany w workach i co dalej? Jest składowany tutaj na tu, znaczy tam widać takie białe worki. To są specjalne worki i one to akurat mają taką właściwość, że przepuszczają wodę w jedną stronę. Czyli to, że to leży na powietrzu i deszcz na to pada, to jakby temu nie szkodzi. W tym całym procesie odwadniania osadu chodzi o to, żeby usunąć z niego wodę. To, co wychodzi z oczyszczalni, to ma uwodnienie na poziomie tam 98%. Czyli jakbyśmy wzięli beczkę tego osadu, który w tym zagęszczaczu jest, to my mamy 2% osadu, natomiast mamy 98% wody. Jakbyśmy ten osad wyciągali z oczyszczalni. Systemów odwadniania jest kilka. To, co sobie jakby inwestor zażyczy, jakby tutaj my to już nie wnikamy. Tutaj najtańsze dłucze może być. I z tym, że tam są jakieś tam wyłączenia do upraw korzeniowych, na przykład nie można tego stosować, natomiast do jakiegoś takiego, nie wiem, rekultywacji szkółek. To jest pomieszczenie sterowni, czyli no, mózgu, serca oczyszczalni. Wszystkie urządzenia są załączane automatycznie, znaczy można je załączyć ręcznie, czyli mówię, przejść na tryb ręczny tak zwany pracy i wtedy każde z tych urządzeń można sobie włączyć i wyłączyć ręcznie z jakichś tam przyczyn, nie wiem, sprawdzenia. Natomiast w warunkach takiej normalnej eksploatacji oczyszczania wykonuje poszczególne cykle, to są takimi symbolami oznaczone cykle właśnie napowietrzania, mieszania i w poszczególnych cyklach czasowych coś się dmuchawa się włączyła w tej chwili. Prawda? I widać że w tej komorze nastąpił cykl oczyszczania. W związku z tym, że tu są dwa równoległe ciągi, są, ta szafa jest tak rozbudowana. Jest prądem, jest jakieś zabezpieczenie prądem. Zaraz do tego dojdziemy. To może różnie wyglądać, bo można to samo odwzorować na ekranie komputera. No w tej chwili te rzeczy elektroniczne tak szybko się zmieniają, że w zasadzie można sobie wymyślić to postać tej sterowni, jaką się chce. Piasek jest na tym filmie tych skratek, które się na tym sicie osadziły, jest zatrzymywany. Tak. Czyli tu nie ma specjalnego separatora. Gdyby Państwo, nie wiem, znaczy ja do tych separatorów to mam takie różne zdanie, bo to bywa, że to nie działa. Ten piasek się chwyta tych wszystkich kurów. Tak, jest na tym filmie skratek, tłuszcze, ten piasek. Tak jak pokazywałem, tak, i to trafia do komory, tak, do komory buforowej. Ta komora buforowa jest... Na początku. Nie, bo jeżeli ktoś patrzy, dostaje, to można wyjść. To trzeba gazy. Zajrzeć w tej chwili. Ruszyła pompownia i laserzyki dopływają do tej komory buforowej. Ona w tej chwili jest pusta, bo jakby jest możliwość dopuszczania do tej komory. Proces przeglądu jest oczywiście, no, może tu wskazany, bo dwa razy więcej w ciągu dobrze. To obiekty, gdzie tego się nie robi, natomiast... Proszę Panią, nie jest trudno Pani to wytłumaczyć, dlaczego?
Przepraszam bardzo, może pan spust tutaj uruchomić? Tak. Nie krzczonaj jeszcze, załóż pasek na siebie, bo okrzcimy. Znaczy naszemu koledze się zdobiłem, bo był rozruch oczyszczalni i w nocy było i nie zauważył otwartego głazu i się w krostaniu. Wojciech Potera konkretnie. Ale się nic nie stało, dzięki Bogu. Nie żyje do dzisiaj szczęśliwie. Popływał trochę najwyżej. Znaczy nie było, wody było tyle, że stanął, bo to był rozruch tego, jak było w czasie budowy po prostu. Szedł. Uruchomieniu się procesu następuje automatyczne sterowanie i tu mamy całą linię technologiczną, czyli poszczególne fazy procesu, jakie następują podczas oczyszczania ścieków. Oczekiwanie, czyli w momencie, kiedy w reaktorze nie znajduje się odpowiednia ilość ścieków, są dwie fazy oczekiwania, jedna jest z napowietrzaniem, druga nie. Następnie, jeżeli ścieki dojdą do odpowiedniego poziomu w reaktorze, następuje deintryfikacja wstępna, czyli tak zwane mieszanie, można powiedzieć po naszemu, ścieków. Następnie to się odbywa oczywiście w zaprogramowanym czasie. Tu jest wyświetlany czas do zakończenia poszczególnych faz oczyszczania ścieków. Następnie następuje napowietrzanie, włącza się dmuchawa, sygnalizuje lampka kontrolna, która tutaj jest zamontowana. Napowietrzanie w tym wypadku trwa, można sobie to wyświetlić, w trybie normalnym 100 minut, ponieważ mamy trzy tryby, tryb normalny, szybki i tryb turbo, w zależności od ilości ścieków, jakie dopływają. Proszę. Program tak to ustala, że w zależności od ilości ścieków, jakie znajdują się w zbiorniku retencji, włącza się odpowiedni tryb. Albo normalny, on jest troszkę dłuższy, następnie szybki może być troszkę przyspieszony, albo turbo, wtedy te czasy się skracają i ten proces oczyszczania trwa bardzo szybko. Dalej mamy dozowanie fiksu, czyli podczas ostatniej fazy napowietrzania na 22 minuty przed końcem napowietrzania następuje dozowanie fiksu, to jest fiks 113, on powoduje usuwanie fosforanów i innych związków w fazie oczyszczania ścieków. Następnie dalej mieszanie, deintryfikacja wtórna, czy wprowadzanie osadu i na koniec spust ścieków. Odprowadzanie osadu następuje po sedymentacji rurą nadosadową do zbiornika osadu, w którym ten osad się gromadzi. No i w końcowej fazie następuje spust ścieków tutaj tą rurą, otwiera się odpowiedni zawór i czyste ścieki przedostają się rurą kanalizacyjną do rowu i dalej do rzeki. Tak to pokrótce wygląda. Tutaj mamy licznik ścieków, które dopływają do oczyszczalni. I tu mamy w tej chwili 605 metrów sześciennych. U góry jest ilość ścieków, jaka przepływa w danej chwili w metrach sześciennych na godzinę. Tak by to wyglądało pokrótce. W tej chwili, jeżeli chodzi o dopływające ścieki, jest to na poziomie
jednej czwartej możliwości przerobowych oczyszczalni. Jak widzimy, możliwość przerobowa to 412 metrów sześciennych na dobę. W tej chwili jest tak około 100-120, czyli ponad 1/4. Proces jest całkowicie zautomatyzowany. Podstawia się pod prasę przyczepę. Następuje pobieranie osadu przez pompę, wtłaczanie do prasy. W prasie następuje odwodnienie tego osadu i dodatkowo dodaje się do tego szlimę, który powoduje wiązanie wody w tym osadzie. Czyli generalnie nadmiar wody zostaje odprowadzany rurą, natomiast pozostała część wody w tym osadzie zostaje wiązana tym polimerem. I po gdzieś tak czasie, półtorej godziny, następuje otwarcie prasy i zostaje wypuszczony ten osad w postaci takiego gęstego bardzo błota, jak to widać sam pod wiatrem. No, już ja ci mówiłem, co ja o tym myślę, ale to jest tylko moje zdanie. To jest tylko moje zdanie. Moim zdaniem tak. Za każdym cyklem przepompowywany z reaktora. Z tego zbiornika następnie osad pobierany jest do prasy i po odwodnieniu odwożony tam pod wiatr. Tu jeszcze znajduje się mieszadło zamontowane. Od dołu są dyfuzory, które napowietrzają ten osad od czasu do czasu. Okresowo jest włączana dmuchawa, jest napowietrzany osad tutaj łącznie ze ściekami. I poza tym na razie się nic nie dzieje. Proces trwa. Aha, tutaj na prowadnicach jest zamontowana pompa osadu, właśnie która po zakończeniu każdego cyklu nadmiar osadu odprowadza do zbiornika tamtego, który wcześniej oglądaliśmy. A jaki jest koszt tej oczyszczalni? Panowie już wiedzą, tak? W odpowiednim momencie otwieranie wylotu do kolektora ściekowego. I jest to taki miech gumowy, który jest napełniany sprężonym powietrzem. On w odpowiednim momencie się otwiera. Ścieki wypływają, te oczyszczone już. Po zakończeniu spustu ścieków następuje znowu napełnienie go powietrzem i on zamyka odpływ. Chciałem zapytać jeszcze, a na zlewni do wody już pracowaliście? Nie, jeszcze nie. Na razie. Ale mamy pompki tam zrzutowe w rowach, tak? Tak. Była już jakaś awaria? Mówi pani o oczyszczalni? No. Drobne takie usterki związane z elektroniką, ale z tym sobie radzimy. Jest to wszystko na gwarancji, w razie czego serwis mamy także. A serwis gdzie? W Gorzowie. To co? Dalej, tak? Nie wiem, może pójść włączyć dmuchawę, żeby... do którego przystawia się odpowiedni chip. Czytnik odczytuje, identyfikuje dostawcę ścieków i wówczas następuje przyjęcie ścieków. A to urządzenie analizujące te ścieki? W środku. Ale musi nastąpić jakaś, nie wiem, sonda musi być wpuszczona do tego beczkowozu, tak? Nie, do beczkowozu, tu na rurze, na rurze tam wewnątrz. Aha. Wpuszcza, zakłada, wpuszcza troszkę, zamyka mu zasuwą i je... Tak, jak ten, kierowca po wpuszczeniu ścieków otrzymuje automatycznie wydruk. Ile ścieków jest wpuszczonych, jaka jakość ścieków, godzina i w ogóle wszystkie dane. To znaczy można zarabiać na siebie. Dokładnie.
To jest magazyn. Znajdujemy się przy magazynie osadu. Kto właśnie to coś, co nie poszło do rzeki? No, gdzie te osady są wywożone? Na składowi, na wysypisko śmieci. Na wysypisko śmieci. Czy tutaj jest jakiś zapach? No. Jesteśmy, no to chyba czujemy, no. Mam do pana jeszcze takie pytanie, które nurtuje mieszkańców. To jest to, czy woda, która wychodzi tu od was po oczyszczeniu do rzeki, jest szkodliwa? Bo jest tak, że nieraz jest posądzenie, że wpuszczacie tą wodę, no nawet nie po dobrej obróbce. Jak to jest? Woda po oczyszczeniu, to zresztą już żeśmy wcześniej tutaj widzieli, wygląda tak, jak wygląda. Nie jest to pierwsza klasa czystości. Żadna oczyszczalnia do pierwszej klasy czystości nie jest w stanie tego wyczyścić. Resztę odbiornik sobie z tym radzi. Posądzenie o wypuszczenia nieprzerobionych ścieków czy czegoś w tym rodzaju osadów, żeby to się przedostawało do rzeki, jest po prostu, jest posądzeniem, to jest błędne. Jest to niemożliwe, jest to, tak? To znaczy niemożliwe. Możliwe to jest wszystko. Tylko po prostu jako operator nie mógłbym w ten sposób postąpić z tego względu, że nawet jest to czyn karalny. Jeżeli bym tak postąpił, jeżeli by to nastąpiło na wskutek jakiejś zaistniałej awarii, może takie coś wystąpić, że pogorszony odpływ ścieków będzie, ale nigdy nie będzie to wyrzut ścieków, po prostu no, ścieków jako ścieków, no, no w ten sposób. Pracuje już pan tu tyle lat, ma pan doświadczenia. Jaki pan by miał apel do mieszkańców związany ze ściekami? Żeby nasze środowisko było czyste. Po prostu w dopływających ściekach znajdują się, w kanalizacji naszej znajdują się takie rzeczy, które się tam nie powinny w ogóle znajdować. Po prostu jest tam wszystko. Począwszy od szmat, kończywszy na innych rzeczach, które to w kanalizacji znajdować się nie powinny. Co by pan sugerował dla mieszkańców? Po prostu ścieki, które istnieją i będą istnieć, powinny trafić właśnie na oczyszczalnie ścieków, a nie na jakieś dikie wylewiska, łąki czy tak dalej. To jest szkodliwe dla środowiska. Ślicznie panu dziękuję.